to zdradźmy panie kierowniku, że właśnie u pana w firmie jesteśmy. Tak, to jest oddział ochrony roślin i nasiennictwa w Białej Podlaskiej, ulica Kolejowa 13. Nie jesteśmy tutaj bez powodu. Dość ważna, mało tego, również obarczona sankcjami dla rolników w razie niedopełnienia pewnych obowiązków, informacja dla nich, czyli dla rolników. Jaki temat chcielibyśmy poruszyć? Co ciekawego dla rolników chcielibyśmy przekazać? Ja ze swojej strony chciałbym poruszyć temat opryskiwaczy, które są w gospodarstwach, które mają 10-20 lat. Opryskiwacze te zostały naniesione do nas, do zintegrowanego systemu informatycznego. Nigdy nie zostały zdjęte. One zostały prawdopodobnie albo sprzedane, albo się zniszczyły, albo zostały zezłomowane. Natomiast na tej ewidencji są. I w związku z tym należałoby takie oświadczenie wypełnić, że tych opryskiwaczy nie ma, czyli posiadacz opryskiwacza, właściciel, rolnik, powinien to zrobić. Na nim ciąży taki obowiązek wynikający z ustawy o ochronie roślin. I to jak najszybciej do końca 28 lutego. Natomiast później w dalszej kolejności będą wysyłane kontrole i będą groziły sankcje karne, mandaty w wysokości nawet do 500 zł. Także apeluję do wszystkich, żeby po prostu te oświadczenia wypełnić. One są na stronie internetowej Piorinu, piorin.gov.pl, albo zostały przesłane do poszczególnych gmin. Takie komunikaty i oświadczenia i gminy rozdały również Sołtysa. Można zwrócić się do Sołtysa, czy bezpośrednio do gminy, czy do siedziby inspekcji i takie oświadczenie złożyć. Można również zadzwonić do naszej inspekcji, numery telefonów będą podane. I chciałbym powiedzieć, że na podstawie tej możemy to. Jeżeli nie będzie odpowiedzi, nie będzie żadnej reakcji ze strony rolników, właścicieli, posiadaczy, opryskiwaczy, będę zmuszony wysłać kontrolę w teren. Kontrolę rozpocznę się już w marcu. I żeby ktoś nie był niemile zaskoczony, nie jestem zwolennikiem ani karania, ani jakichś wyciągania sankcji karnych, ale apeluję do wszystkich, bo sprzęt do stosowania środków ochrony roślin zgodnie z naszymi przepisami powinien być sprawny technicznie i powinien być przebadany przez stacje kontroli opryskiwaczy, które na naszym terenie działają. Takich stacji jest 4 i tak mogę wymienić, że taka stacja kontroli opryskiwaczy znajduje się w Wisznicach, Kardynal Wisznice, Marek Lech Biała Podlaska, ma siedzibę w SDO w Sieciborze. Również w SKR-ze w Drelowie jest taka stacja i tutaj na bazie SKR-ów Piszczacu, czyli Ekonowa Piszczac. Takich stacji jest 4, które mogą przebadać dany opryskiwacz, jeżeli jest niesprawny. Wskażą, jakie części są uszkodzone, mogą naprawić. W każdym bądź razie, każdy rolnik powinien posiadać protokół badania opryskiwacza. Badanie jest ważne 3 lata, natomiast jeśli jest nowy opryskiwacz, należy zachować fakturę. Badanie jest ważne 5 lat. To powiedzmy, że takich opryskiwaczy, takich właścicieli, rolników, którzy takie opryskiwacze mają, a jeszcze nie wysłali, nie przesłali do państwa, nie dostarczyli tego zaświadczenia, jest około 4,5 tysiąca. To dużo. Tak, to jest bardzo dużo. W każdym bądź razie myślimy, że tych sprawnych opryskiwaczy jest w granicach 2,5, może 2700, reszta pozostałe to są opryskiwacze niesprawne, albo zalegają w gospodarstwie, albo dawno zostały sprzedane, lub gospodarstw nie ma, po prostu ludzie zostały sprzedane gospodarstwa, lub ludzie wymarli, czyli z śmiercią naturalną umarły. I należałoby zrobić z tym porządek.